Cześć, witam Cię w kolejnym filmiku. Dzisiaj będę próbował robić pisankę metodą, powiedzmy, tradycyjną. Mam przygotowany wosk. O, tutaj się podgrzewa w kominku. Więc tu mam wosk. Tutaj jest, jako barwnik użyję skórek z cebuli obranych i zakotowanych, więc ona jako wodobarwnik. Żeby łatwiej się zabarwiło jajko, to łyżka octu będzie potrzebna do tego. No i jajko, tylko ja teraz dopiero zauważyłem, a już nie mam innych, że wziąłem jajko, które jest z jakimś nadrukiem. Dobrze jest właśnie, jeśli mamy możliwość wziąć jajko od kogoś, jakiegoś gospodarza, czy od kogoś, żeby było bez tych nadruków, to byłoby dobrze. No i tutaj jakiś ręczniczek do wycierania. Powiem, że ja tego wcześniej nie robiłem, więc powiem szczerze, nie wiem jak to wyjdzie. Na początku dobrze jest sobie zakleić tą dziurkę w wydmuszce, żeby... No ja tutaj jeszcze używam takiego, powiedzmy, narzędzia, które sam sobie zrobiłem, czyli właściwie z faszyka. Powiem, że nie wiem jak to, która chyba tu, no i drucik owinąłem z końcówką. Powiem, jeśli chodzi o kwestię, to jakoś nie jestem profesjonalistą w tej kwestii, robię to pierwszy raz, ale może warto spróbować. Zobaczymy, czy ta metoda jest jakaś trudna, czy nie bardzo. No, mamy. Zrobimy jakiegoś tam, nie wiem, może kwiatka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja też mówię, ja nie mam jakiejś takiej wprawy w tym, więc powiem szczerze, że nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Będzie takie coś. Ciekawy jestem, czy można jakiegoś liska tutaj. Zrobić. Niby coś tu wychodzi. Zobaczymy. Z drugiej strony może sobie też jakieś takie zrobimy. Mam jeszcze jakieś tam coś uczynka, to sobie też dokleję. Żeby to... Dobra. To mniej więcej wygląda. Z drugiej strony sobie też podobne zrobię. Jakby się tak popróbowało, to myślę, że nie jest to jakąś wielką sztuką. Ja sobie tak dla ułatwienia zrobiłem, że z kominkiem. Bo mam cały czas jakby dostęp do wosku. Zobaczymy tutaj sobie. Zrobimy. Jeszcze trzeba będzie
Jest. Czyli tutaj takie. Tutaj tak to wygląda. Spróbuję jeszcze to pobarwić. Spróbujemy jeszcze jakiegoś innego kwiatka zrobić. To chyba by było dobrze na jakieś szpilce. No nie wiem, na... Próbuję to jakąś różyczkę namalować jeszcze. Z takimi prostymi metodami. No jak się tak zanurza, nawet to chodzi, takie coś, więc jak na pierwszy raz, to może i coś z tego jakiegoś wyjdzie. Tutaj elementy kwiatowe dzisiaj będą przeważać, przynajmniej w moim wykonaniu. No już teraz odchodzi się od takich właśnie tradycyjnych polskich metod, polskich pisanek, bo te pisanki właśnie, które samo nazwę mówi, pisze się właśnie, że kiedyś właśnie to się pisało tym woskiem. To były kiedyś takie narzędzia całe, jakieś lejki, gdzie kobiety czy większości chyba kobiety bardziej się zajmowali, mężczyźni w tym czasie, jeśli chyba w pole, a kobiety właśnie się zajmowały domem, obejściem i przygotowaniem właśnie wieczerzy. I tu myślę, może sobie jeszcze zrobię jakieś takie z takimi kropeczkami jakiś ślad. Zobaczymy, co nam się z tego wyjdzie. Wezmę najwyżej jeszcze łyżkę octu i spróbuję włożyć to jajko. Właśnie nie wiem, czy ten wosk się nie roztopi. Powiem, że mam takie obawy. No i zrobiłem trochę krzywo, mi to wyszło. Może na górze. No, na górze zrobimy takie no, jest to nie jest jakoś bardzo wymagające z tego, co tak gdzieś patrzyłem właśnie. To ważne jest, żeby jakoś tak zaplanować, żeby później już nie ścierać, czy bo mówiła pani właśnie, że to jakoś tak później nie trzebia się, czy jakoś tak, że no ten wosk na pewno gdzieś tu osadza się, to później faktycznie może być tak, że wędleczkę zrobiłem. A za chwilę to zademonstruję, co to. Może jakiegoś listka. U mnie to chyba nie będzie tej symetrii danej.
Tak. Robię w każdą możliwą stronę. Najważniejsze jest chyba, żeby się ręce nie trepały. Nie wiem, dzisiaj chyba trochę się ręce trepią, więc tu można jeszcze podtrzymać sobie jajko, żeby tak sobie myślę, czy coś jeszcze można by to jakieś jeszcze małe, a coś pododajemy, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Aha, czyli tu jednak lepiej jest przeciągać, niekoniecznie. No to jest właśnie trzeba się trochę pouczyć, jak to robić. No to też w miarę szybko schnie, więc nie jest to jakieś takie nie do końca ciężkie. Tylko się gałązkę spróbuję zrobić tu z jednej strony, z drugiej. Jakoś nie planowałem sobie, co ma tu niby być. Tak, raczej właśnie próbuję tą metodę. To tam może na tym wyjść. Dobra. Mniej więcej mamy. Spróbuję zademonstrować, jak to wygląda. Więc coś takiego jest to zrobione. No i spróbujemy, włożymy to do tego octu. Octu dodaję trochę, w sensie do łupinek. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Więc widzimy się po przerwie. Ja to jeszcze zamieszam. Nie wiem, czy trochę nie wystudzę i spróbuję wam pokazać, co wyszło. Ponieważ chcę zabarwić to jajko, a to jest wydmuszka, to taką metodę sobie wymyśliłem, garnek, w którym mam tutaj jeszcze trochę schłodzone. Już ten dałem na szklankę, szklankę jajeczko. No i barwi się. No i jestem z powrotem. Tak mniej więcej się prezentuje to jajeczko. Ja je polakierowałem. Jeśli chodzi o takie informacje, to co mówiłem i wcześniej, że u mnie zostało ten nadruk. Znaczy ja byłem świadomy, że to zostanie, ale nie miałem czym tego zmyć. I ja też zostawiłem, czy to będzie widać, że ja sobie zostawiłem ten wosk. Że mu sobie został. Oczywiście tak jak mówiłem, polakierowałem. Lakieruje. Można zrobić, żeby delikatnie podgrzać to jajko i ściągnąć wosk. Tylko tyle, że ja robię to jako wydmuszka i po prostu też bałem się, żeby mi jajko nie pękło. Jeśli chodzi o moczenie, bo to jest taki delikatny pomarańczowy kolor, można dłużej moczyć. Gdzieś poczytałem, że jeśli by się moczyło 24 godziny, no to był intensywny kolor.
tych cebuli. No jeśli chodzi o cebulę, bo nie wiem czy mówiłem, jeśli chodzi o ten wywar, no to po prostu wkładamy obierki z cebuli, z te skorupki, no i zagotowujemy to i właśnie robi się taki barwnik. No ja tam wziąłem, to pewnie pokażę, że włożyłem jajko do szklanki i całe zamoczyłem, więc u mnie to było jakieś 3 godziny w wodzie, więc w tym barwniku, więc nie jest jakoś tak bardzo intensywnie, ale to też na potrzeby filmu właściwie to robiłem. Powiem, że jestem zadowolony, jeśli chodzi o efekt. Dość ładnie to wygląda, jak na pierwszy raz, który to robiłem, bo faktycznie robiłem pierwszy raz. Dzięki za uwagę, pozdrawiam i do następnego filmiku. Cześć!